Krzysztof Włodarczyk po powrocie z Włoch, tam zremisowałeś z Jacobem Fragomenim. Taki remis z mistrzem świata to jak drugie miejsce na olimpiadzie, powiedzmy, dla sportowca. Co czujesz w takim momencie? Nie, no czuję się okropnie. No, że tak powiem, ciało wygląda tak jak wygląda, ale tutaj bardziej są obcierki, no oko jest podbite, ale nic takiego więcej. Smutek, że nie wiem. Nie wiem, co bym bolał. Chyba wolałbym werdykt taki, że przegrałem, że boksowałbym jeszcze gorzej i daliby mi przegraną niż remis, bo to jest taki nijaki. No jest tak jak może, wiadomo, no on ma pas, prawda? Tak jakby byśmy byli na tym pierwszym miejscu, ale on ten delikatnie te 2 centymetry wyżej, wiesz. I taki niedosyt wielki. No jest, no zdarza się. No szkoda, kurde, no ja będę ciągle łapał się tego tematu. Szkoda, że nie zaliczyli mi tego drugiego knockdownu i to mnie skwalifikowało na remis, no a nie na wygranie jednym punktem, bym wygrał jednym punktem. Porozmawiajmy o walce tak chronologicznie. Pierwsze 2-3 rundy bardzo dobre w twoim wykonaniu. Dużo kombinacjami biłeś, parę razy trafiłeś mocno Fragomeniego, potem coś się zacięło. Co tam się stało? Kondycja? Lekka zadyszka, nie kondycja, wydaje mi się, że chyba też stres. No, dawno nie byłem w ringu i w pewien sposób mnie stres może dopadł. Starałem się ten stres właśnie wyładować poprzez zadawanie ciosów i boksowania, no tak jak widać było na początku, tak sam mówisz. Później się trochę zblokowałem, powietrza mi zabrakło. Później się trochę odkręciłem i tam zacząłem fajnie boksować, jak końcówka znów mnie złapało i no i cóż, no i zabrakło mi tej końcówki, no. Szczerze powiedziawszy, to Fragomani w zasadzie nie pokazał nic takiego zaskakującego, natomiast tych... Nie pokazał nawet tego, co się spodziewaliśmy, no. Zupełnie był innym pięściarzem, boksował zupełnie inaczej, no. My go oglądaliśmy w walkach, gdzie naprawdę zadawał dosyć znaczną ilość ciosów. Szedł do przodu z rękoma i bił prostowo te ciosy, a tutaj nic nie było takiego, więc... Trochę zaskoczony byłem, ale zdaje mi się, że... Chyba czuję respekt, wielki respekt do mnie i mam nadzieję, że przypuśćmy przy następnym jakikolwiek starciu, gdziekolwiek, jakkolwiek, będzie się bał i zupełnie inaczej zaboksuję ja. Na pewno takiej szansy, jaką miałem, czyli ten knockdown i drugi knockdown wykorzystam. Środkowe rundy to dominacja aktywnego Fragomeniego, potem przyszła ta feralna 9. runda. Co tam się stało? Jak sędzia tłumaczył to, że nie zaliczył tego drugiego liczenia? Tłumaczył to tak, w taki sposób, że dotknął kolanem, już jak leżał, to już ja go uderzyłem, tak jakby sfaulowałem go. No ale no nie oszukujmy się, no wielu zawodników bije, kiedy jest stop i nagle idzie już cios i nie można tego zatrzymać. No, zdaje mi się to trochę niesłuszne, trochę nie fair, że sędzia postąpił tak, jak postąpił, no ale... To są jakieś tam reguły bodajże sędziowskie, więc jego zdaniem sfaulowałem, prawda? Ale jest to Brytyjczyk i dobrze wie, jak się na wyspach boksuje. Tam jest twardy boks, ciężki boks, gdzie naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań, czy biją nasadą, czy biją w tył głowy, czy biją w nerki. To tam jest bez różnicy, tam wchodzisz do klatki, musisz wiedzieć, po co wchodzisz. Wchodzisz po to, żeby boksować, a nie po to, żeby unikać walki, żeby uciekać, bać się, prawda? Pewnie część kibiców pamięta walkę Fragomeniego z Hej, gdzie ewidentnie Fragomeni już dostał od Hej ciosy, kiedy był na ziemi. Dokładnie, to było mocno. Na początku jak już leciał w dół i później już jak był na ziemi, też go tam mocno w tył głowy i to, no nie oszukujmy się, Hej na pewno bije dużo mocniej. Ale nie, no nie wiem, no sędzia brytyjski i tak, że tak powiem, rygorystycznie aż poszedł do tego, tak delikatnie uderzyłem na wysokości pasa i od razu zwrócił mi uwagę, że bije za nisko, na wysokości, tak, i głowy, mieliśmy głowę na równi, a on też jakby zwracał uwagę, no ja się obniżałem i miałem, wiadomo, no głowę na jego wysokości, ale on też, nie można powiedzieć, że no nie wiem, nie szedł głową, no bardziej ja starałem się atakować, więc tą głową atakowałem, ale nie było tragedii. Jak z perspektywy ringu oceniasz tę chwilę przestoju, którą sędzia podarował Fragomeniemu? Dało mu to coś? No myślę, że tak. No, ja się za bardzo napaliłem, chciałem, prawda? A jemu dało oddech, no, dał takie dojście do siebie i przeanalizowanie sobie na pewno tam kilku sekund w głowie, jak dalej boksować. No.
końcowe rundy to znowuż aktywny fragomen i padłeś troszkę kondycyjnie w tych mistrzowskich rundach? Zabrakło mi powietrza, boksowałem na, że tak powiem, praca beztlenowa, czyli jedziesz, więc w taki sposób mi zabrakło powietrza. No, zdaje mi się, że jakbym przy tych ciosach nawet bił i wydmuchiwał, brał powietrze, to na pewno zupełnie inaczej, ale chciałem go ewidentnie już trafić, go w ostatniej, że tak powiem, tej minucie, tych 30-40 sekundach, i to zdaje mi się, to mnie zgubiło, no też. Przed wjazdem mówiłeś, że w tym momencie czas działa już na twoją niekorzyść, no ale masz jeszcze 28 lat, jesteś wysoko w rankingu. Są jakieś przed tą perspektywy, jak to oceniasz? Myślałeś już o swojej przyszłości, będąc we Włoszech? Jasne, ja myślałem o tym, że po wygranej walce będę miał obronę i następne jakieś zapewnienia byt w swojej rodzinie, no ale tutaj niestety no, nie ma i no i jest jak jest, no, trzeba żyć z tym, co jest, no, co życie niesie, a mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś fajnego jeszcze spotkania z Fragomeni, mam taką nadzieję i wtedy zupełnie karty się odwrócą. No ja inaczej na pewno zaboksuję, będę na pewno częściej kół, bo jak biłem tą lewą, ta lewa wchodziła i to było widać, że ta lewa jednak tam wchodzi i ma swoje odzwierciedlenie, prawda? Więc następnym razem zupełnie też inaczej. No, głupek nie wyciąga konsekwencji z walk, prawda, poprzednich, które miały miejsce, ja na pewno wyjmę te konsekwencje, przeanalizuję sobie w głowie, no i nie robię sobie jakichś takich dłuższych, że tak powiem, wakacji, na pewno gdzieś żoną wyjadę, a tak to wracam do pracy, wracam do tego, żeby sobie w głowie zakodować pewne bardzo ważne elementy, które naprawdę są bardzo istotne w ringu, czyli jeszcze raz nogi, prawda, tutaj chodzenie na nogach, schodzenie, zachodzenie, i ten dystans, skracanie dystansu, wydłużanie dystansu, schodzenie mu z linii ciosu jest bardzo ważną, istotną rzeczą i tutaj na tym, przyznaję się, będę bardzo, bardzo pracował. Dziękujemy za rozmowę. Chciałbym coś przekazać jeszcze kibicom, którzy w Ciebie wierzą, dopingowali Cię gorąco wczoraj. Mam nadzieję, że i głupie komentarze nie będą aż tak bardzo głupie i prawdziwy kibic na pewno doceni prawdziwą walkę i hard walki, no starałem się dać siebie wszystko, trudno, no wyszło jak wyszło.